Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.1 moda, który się nazywa Draconic Evolution i dodaje nam różne narzędzia i zbroje, dzięki którym możemy być praktycznie nieśmiertelni i możemy wydobywać wszystko praktycznie bardzo szybko. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 4 pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Draconic Evolution pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Tutaj są filmiki do obejrzenia dotyczące właśnie tego, jak korzystać z tego moda. No, nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy tutaj. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.1 i tutaj znajdujemy ją i poprzez kliknięcie na strzałeczkę w dół pobieramy najświeższy plik na tę wersję. Jak będą następne, to zawsze pobieramy najświeższy poprzez właśnie kliknięcie strzałeczki w dół. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. No i tutaj ta sama sytuacja. Klikamy na zakładkę Files, jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.1 i tutaj za pomocą strzałeczki w dół pobieramy ten plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. No i tutaj też szukamy, klikamy na zakładkę Files. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie znajdujemy wersję Minecraft 1.12.1. No i tutaj klikamy na strzałeczkę w dół i pobieramy plik. Po czym przechodzimy na taką inną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. Tutaj sprawdzamy, czy mamy wybraną wersję 1.12. Niestety nie ma tutaj jeszcze wersji 1.12.1. Ale tutaj właśnie z tej wersji ten plik, który nas interesuje, pasuje do tego, działa razem z tymi wszystkimi plikami, które pobraliśmy. Także mamy tutaj wersję 1.12. Jeżeli już będzie kiedyś 1.12.1, to na pewno trzeba będzie pobrać 1.12.1. I tutaj zjeżdżamy sobie naszym kursorem w dół i wyszukujemy code chickenlib i tutaj klikamy na universal. Tutaj, gdzie jest latest, tu klikamy na universal i stąd pobieramy plik code chickenlib. Tutaj stąd właśnie, poprzez kliknięcie na universal. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz wszystkich plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12.1. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.1, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 1151. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 1151 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.12.1. I uwaga, w filmiku 1151 ja instaluję Forge'a z końcówką 2444, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 2456 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.1 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods. Ja już mam tutaj pliki różne, które instalowałam w poprzednich odcinkach. I tutaj do tego folderu mods przerzucamy wszystkie nasze pobrane pliki. Mamy je tutaj wszystkie 4 w folderze mods. Zamykamy je zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy.
No, launcher, uruchamiaj się. Jest. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2456, tak jak wspomniałam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. OK, mamy stronę startową gry. Tu jest przypomnienie, że Forge jest w wersji beta, czyli jeszcze nie ma wersji rekomendowanej, zatem mogą się zdarzyć jakieś nieprzewidziane błędy. Zatem przypominam o kopiowaniu foldera .minecraft, żeby mieć do czego wrócić w razie czego. OK, wchodzimy do folderu mods i tutaj, i tutaj, i tutaj mamy Redstone Flux, Brandon's Gore, Draconium Evolution. OK, wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie. No i mamy nasz świat, klikamy E jak ekwipunek i tutaj na końcu mamy wszystkie itemy z tego moda. Bardzo takie są ładne, kolorowe. O, i tutaj, tu gdzieś się zaczynają, tu o, jest, nowe rudy są, także warto sobie świat stworzyć nowy, żeby ich daleko nie szukać, to znaczy te są z Netheru, jedna jest tylko. Draconium Or, potem z Netheru taka sama i z Enderu też taka sama. No i tutaj są te wszystkie różne rzeczy. Nie w tę stronę idę. Najistotniejsza rzecz to jest to Draconic Evolution Information Tablet. Klikam, trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak i robi się go w ten sposób. Stone i Draconium Dust. Draconium Dust dostajemy z tego, z tej rudy albo ewentualnie po zabiciu smoka. OK. I ten tablet jest bardzo istotną rzeczą, ponieważ jak klikniemy tutaj, to wszystko się tutaj, wszystkiego się tutaj dowiemy, gdy klikniemy tu. Wszystko na temat moda możemy sobie przeczytać i wszystkiego się dowiedzieć, co trzeba robić. Na przykład toolsy, jak się robi, co trzeba, o, jak craftować i tak dalej, tutaj mamy Draconic Evolution, tu mamy kolejne toolsy. Na przykład pickaxe. 16 milionów RF-ów ma i tak się go robi w takim czymś. A takie coś się robi tutaj. O, Fusion Crafting. O, takie coś trzeba stworzyć i w tym można wszystko sobie robić. Także wszystkiego się dowiecie. Tu jest akurat coś się zbugowało. Ale też wszystko jest w tym tutaj. Ej, nie chciałam tego wziąć. Trzymam na tym strzałkę. O, tutaj. W jej jest też wszystko pokazane, co i jak się robi, tworzy. OK, także jak widzicie, mod działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pd.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Help.